Dobrze, to zaczynamy w takim razie. Zapraszam w podróż w krainę relacji. Na wstępie kilka słów o mnie. No, przede wszystkim jestem mamą, tak? To jest moja najważniejsza życiowa rola. Jestem mamą dwóch chłopców, 9- i 14-letniego z zespołem Aspergera. W przestrzeni wirtualnej jestem moderatorem na dwóch grupach, które widzicie po lewej stronie. Oprócz tego prowadzę swój profil rysunkowa działka wiedzowa, gdzie dzielę się pomysłami na rysowanie różnego rodzaju problemów, też i takich materiałów, które są pomocne dla naszych dzieci w spektrum w nauce, więc oczywiście to nie chodzi o to, żeby rysować ładnie, tylko o to, żeby te rysunki były formą komunikacji. No, na górze Fundacja Ale Klasa, z którą jestem związana mocno emocjonalnie, bo zajmujemy się wspólnie z Izą, z Radkiem, z Maćkiem i z całym zespołem Fundacji wspieraniem rodzin, bo wychodzimy z założenia, że wsparcie rodzin to też wsparcie dzieci. Przeważnie w momencie, kiedy pojawia się diagnoza, wszyscy zajmują się dziećmi, dzieci chodzą na terapię, a rodzice gdzieś zostają z boku. System nie oferuje zbyt dużo takich właśnie rozwiązań, więc my jako fundacja tą lukę chcemy wypełnić, w związku z czym prowadzimy i grupy wsparcia, i konsultacje dla rodziców. Oprócz tego jeszcze realizuję swoje marzenie z dzieciństwa, czyli studiuję pedagogikę. Teraz jak Krzysztof powiedział, że pierwsze, o co go pytają w szkole, to ilu ma tam followersów, to znam sobie sprawę, że muszę zacząć być youtuberem, bo inaczej to w szkole nie zaistnieje, więc będę musiała to skorygować. No i na koniec sentencja, którą Kinga kiedyś złapała w czasie jakiejś jednej z moich wypowiedzi, że gdyby los nie obdarował mnie takimi szczególnymi dziećmi, z tą szczególną drogą rodzicielstwa, to na pewno nie podjęłabym takiej pracy pod sobą, nie spotkałabym tylu fantastycznych ludzi i no i nie byłoby mnie tu dzisiaj. Także jestem wdzięczna losowi. Jeśli chodzi o to, o czym chciałabym dzisiaj powiedzieć, to chciałabym zacząć od tego, kim w ogóle jest pedagog, czego my możemy od niego oczekiwać, skąd ta postać w ogóle się bierze, czym jest pedagogika, czym jest proces edukacyjny, bo mam takie wrażenie, że to cały czas jest takie, dla każdego coś innego znaczy. Kim jest uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, co może te potrzeby zaspokoić i w jaki sposób i kto. No i relacja, która tu miała być tym tematem przewodnim dla właśnie połączenia nauczyciela z uczniem. No i komunikacja, bo bez komunikacji nie ma relacji. A komunikacja, jak wiadomo, w przypadku naszych dzieci to jest jeden z obszarów, które wymagają szczególnej uwagi. No i Janusz Korczak, patron mojej uczelni. Ja przyznam, że dzięki uczelni miałam możliwość zapoznać się z wieloma jego pracami, myślami, podejściem. No i jestem zachwycona i bardzo żałuję, że tak mało Korczaka jest w naszej edukacji, w naszych szkołach. No więc zacznijmy od tego, kim jest w ogóle pedagog. Skąd w ogóle to określenie się wzięło i co to znaczy? Więc w starożytnej Grecji pedagog to był opiekun dziecka, który był odpowiedzialny za jego wychowanie, za tłumaczenie, opowiadanie mu świata i dosłownym tłumaczeniu ze starogreckiego to jest osoba prowadząca dziecko, dziecko prowadzące tak dokładnie. Także główną rolą pedagoga było wychowanie. Pedagogiem najczęściej w starożytnej Grecji był niewolnik, ale nie byle jaki, bo musiał znać Grekę, musiał mieć odpowiednie przygotowanie. Więc jak widzicie Państwo, na przestrzeni lat trochę ta rola się zmieniła. Dzisiaj pedagog to specjalista, fachowiec, tak? Po studiach wyższych, po szkoleniach, po kursach. Osoba, która nie tylko zajmuje się wychowaniem, ale edukacją, uczestniczy w różnego rodzaju zajęciach dydaktycznych. Może być to też osoba, która prowadzi jakieś badania naukowe, wykłada na uczelni. Także ta rola pedagoga na przestrzeni lat ewoluowała i zmieniła się do dzisiejszego nauczyciela w różnych obszarach. Pedagogika.
Też spotkałam się z bardzo różnym rozumieniem znaczenia słowa pedagogika. Natomiast jest to tak naprawdę oddziaływanie człowieka na drugiego człowieka w celu uzyskania jakiegoś określonego efektu. Może to być też grupa, która oddziałuje na grupę. I pedagogika to jest taka nauka, która jest na łączeniu nauk humanistycznych i społecznych. Bo socjologia to nic innego jak badanie zachowań grupy, jak zachowań tłumu i takie bardzo społeczne obszary. Pierwotnie, tak jak powiedziałam o roli pedagoga, to pedagogika też była nauką o wychowaniu. Natomiast na przestrzeni lat ona pochłonęła też i weszła na proces edukacyjny. Obecnie tak naprawdę o wiele, wiele więcej obszarów obejmuje. Natomiast tak zanim powiem, czym jest cały ten proces edukacyjny, o którym chcę mówić, to chciałam się podzielić taką refleksją, że jak patrzę na dzisiejszą szkołę, studiując pedagogikę, czyli będąc w obozie wroga do naszych dzieci, tak, mam takie wrażenie, że dzisiejsza szkoła za cel główny stawia sobie zrealizowanie podstawy programowej. To, żeby uczeń miał opanowany materiał bez względu na to, czy on to przeżyje, czy nie, tak? Czyli czy będzie miał jakieś traumy, lęki, nieważne, program musi być zrealizowany, bo to jest istotą procesu edukacyjnego, żeby wykonywał wszystkie zadania tak, jak zostało to zaplanowane. Niekoniecznie musi to być do niego dostosowane, niekoniecznie on ma takie możliwości, żeby to zrealizować, ale musi, bo program tak przewiduje. Najlepiej, żeby spędzał całe dnie na nauce, w szkole, a jak wraca do domu, to żeby nie zawracał sobie głowy żadnymi bzdurami typu, nie wiem, wyjście na dwór czy zabawa z innymi dziećmi, tylko biegusiem do książek, bo każda chwila stracona to jest właśnie zmarnowany czas, który można było poświęcić nauce. No i na koniec jeszcze najlepiej, żeby bał się złych ocen, żeby odczuwał stres przed tym, że nauczyciel źle go oceni i żeby przypadkiem nie spędzał tego czasu na jakichś głupotach, bo wtedy spotka go kara w postaci złej oceny albo jakichś innych jeszcze czasami niejasnych dla uczniów zachowań, z czym na pewno Państwo wszyscy do czynienia macie. Więc zgodnie z widzeniem pana Machiavellego, cel uświęca środki, także poświęćmy uczniów, a uzyskajmy podstawę programową. No na szczęście nie on jeden, i na szczęście mamy Korczaka, który już mimo, że tyle lat temu działał i tyle lat temu uczył dzieci, to on to widział inaczej i to jest wciąż aktualne. Na szczęście my nie jesteśmy w stanie tego popsuć, mimo że jak wszyscy wiemy, nasze dzieci w większości po szkole wychodzą z traumą. I nie tylko dzieci w spektrum. Dzieci neurotypowe też właściwie w bardzo dużym procencie mają poszkolną traumę. No więc czym jest tak naprawdę ten proces edukacyjny w założeniu i tak jak on powinien wyglądać? Proces edukacyjny to jest połączenie wychowania i kształcenia. Wychowanie możemy podzielić na świadome i celowe, czyli uczymy dzieci zasad, uczymy reguł, uczymy no, ten proces całej socjalizacji, tak, który dzieci przechodzą w trakcie, kiedy uczymy przyjęte przez wszystkich zasady. Ale dzieci uczą się też przez obserwacje, przez obserwowanie, przez przypadkiem, tak, przez powielanie zachowań innych ludzi, innych dzieci, innych dorosłych. To jest bardzo ważne, że dzieci uczą się przez obserwowanie nas, dorosłych. I teraz jeżeli my dzieciom wkładamy do głowy i mówimy, słuchajcie, nie wolno tego, nie wolno tamtego, ale swoim zachowaniem prezentujemy coś innego, no to kiepscy z nas nauczyciele, no bo dzieci w ciemię bite nie są, no i widzą, że tutaj coś im nie gra. Natomiast jeśli chodzi o ten obszar związany z kształceniem, no to mamy osobę, która naucza, bo jest nauczanie, jest osoba, która jest ucząca, czyli kształcenie się, uczenie się. I teraz to wszystko składa się na edukację. Edukacja to nie jest tylko wiedza z książek, taka, wiecie,
właśnie ta podstawa programowa, która mówi tutaj proszę, dzieci mają wiedzieć, jaki jest ten cykl życia pantofelka, czy tam jakichś innych szczegółów z historii. To jest również właśnie wychowanie i dobranie tak naprawdę przez nauczyciela takich metod dydaktycznych, żeby ta jednostka kształcona chciała współpracować. Bo jakby tradycyjny model nauczania nie przewiduje tego, że nauczyciel będzie szukał takich rozwiązań i takich form nauczania, żeby ta jednostka kształcąca była współorganizującą kształcenie, tak? Jakby ten taki standardowy model zakłada, że tu jest wiedza, tu jest lejek, tu jest głowa, wlewamy, czy to się przyjmie, czy to się nie przyjmie, czy dziecko to rozumie, czy ono nie rozumie. Nauczyciel swoje zadanie wykonał, wiedzę przekazał, a to, że dziecko się nie nauczyło, to już jest jego problem. Natomiast jakby cały czas ten system edukacyjny ewoluuje i dobrze, bo on idzie cały czas w stronę aktywnego uczenia się, czyli osoba, która jest nauczana, jest elementem, że tak powiem, tego procesu, jest współorganizującym tą edukację, czyli aktywnie uczestniczy w nauczaniu się. Ale co musimy zrobić, żeby to nauczanie się wydarzyło, to powiem za chwilę. Teraz jeszcze, skoro już wiemy, kim jest pedagog, wiemy, czym zajmuje się pedagogika, to jeszcze chciałam powiedzieć o uczniach ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Więc uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to są osoby takie, które w jakiś sposób nie są w stanie sprostać przyjętemu powszechnie programowi edukacyjnemu. I teraz te odchylenia mogą być w górę i mogą być w dół, czyli w górę to mam na myśli dzieci, które są szczególnie uzdolnione, mają jakieś talenty i tak naprawdę taki ogólny system edukacji nie daje im możliwości rozwoju w tych obszarach, które są dla nich ważne i mocne. W zakresie ujemnym mamy dzieci, które z jakiegoś względu nie są w stanie psychicznego bądź fizycznego sprostać tym wymaganiom edukacyjnym i one wymagają pomocy w postaci dostosowania do nich tego materiału, żeby wyrównać szanse edukacyjne. Czyli trochę to jest tak, że w założeniu ten materiał dla tych dzieci z tymi specjalnymi potrzebami edukacyjnymi powinien być przygotowany i zaplanowany przez nauczyciela w taki sposób, żeby temu dziecku ułatwić naukę i żeby wyrównać tak te szanse edukacyjne. Tutaj Paulina mówiła dużo o wykluczeniu, to również tak jako taką informację uzupełniającą powiem, że specjalnymi potrzebami edukacyjnymi również mogą być objęte dzieci imigrantów z innych krajów, z innych kultur, które uczyły się w innych systemach edukacyjnych i nie są w stanie sobie w naszym systemie edukacyjnym poradzić. To jest jeden z jakby z takich dodatkowych elementów, ale to no, dzieci mogą być z trudnościami właśnie w uczeniu się, mogą być dzieci niepełnosprawne, mogą być dzieci po długiej chorobie, mogą być dzieci po jakichś traumatycznych przeżyciach, a mogą być też dzieci, które miały też już wcześniej bardzo złe doświadczenia edukacyjne i mają po prostu szkolną traumę. No oczywiście tu na dole też mój ulubiony Korczak. No i teraz przechodzimy do naszych dzieci ze spektrum, które mają szczególne trudności. No z triadą autystyczną na pewno wszyscy Państwo się spotkaliście gdzieś tam lepiej lub bardziej, więcej lub mniej. To są trzy obszary, które są brane jako kryteria diagnostyczne przy diagnozie spektrum. Pierwszy obszar to jest komunikacja, drugi obszar to są interakcje społeczne i umiejętności społeczne, a trzeci obszar to są zachowanie, schematy i stereotypie. W komunikacji bardzo ważne jest to, że ta komunikacja jako problem komunikacyjny powszechnie uznaje się, że to jest problem jest z komunikacją ta osoba, świat zewnętrzny. Natomiast bardzo ważne jest to, że te osoby również mają problem z komunikacją wewnętrzną. Ja, czyli ja nie potrafię rozpoznać swoich potrzeb, ja nie wiem, dlaczego jest mi źle,
ja nie wiem, co mi jest, coś mnie gniecie, coś mi przeszkadza, ale ja naprawdę nie wiem, co to jest. Do tego jeszcze w tej komunikacji znajduje się słowo. Słowo dla nas, osób neurotypowych, ma określone znaczenie. Dla osób w spektrum bardzo często słowo nic nie znaczy. Te osoby bardzo często myślą obrazami, co oznacza, że dla nich słowo nie ma żadnej wartości. One w procesie edukacji zapamiętują sobie, co znaczy jakie słowo, ale później w trakcie rozmowy czy w trakcie budowania swoich wypowiedzi muszą przejrzeć swoje biblioteki w pamięci i poodnajdować dla tych słów określone znaczenia. Dlatego tutaj chciałabym zwrócić uwagę, jeśli są na sali nauczyciele, ale też i rodzice, jeżeli komunikujecie się ze swoimi dziećmi, zapytajcie, czy one rozumieją, co wy do nich mówicie, czy może wolałyby, żeby się z nimi skomunikować w formie rysunkowej. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli wy wyrzucacie z siebie mnóstwo słów, to one są w obcym języku, bo zanim ten nasz delikwent sobie przyporządkowuje do tego słowa znaczenie, to już traci kompletnie sens wypowiedzi. Dlatego, jeżeli chcecie się skutecznie skomunikować, a nie tylko wyrzucić z siebie informacje, to zachęcam do znalezienia takiej formy, która będzie zrozumiała dla osoby, z którą chcemy się skomunikować. Będę jeszcze o komunikacji mówiła więcej, to do tego wrócę. Interakcje społeczne i umiejętności społeczne to jest obszar, w którym znowu funkcjonują w przekonaniu i w powszechnym jakby takim w powszechnej ocenie tego problemu, że człowiek autystyczny w spektrum to jest osoba siedząca w kącie, bujająca się, niechcąca nawiązać relacji, nie mówiąca. I to jest problem ze społecznymi relacjami. Ale to nie jest prawda, bo to nie wyczerpuje tematu. To jest jakiś taki właśnie taki stereotyp, który krąży, dlatego że osoby w spektrum mogą mieć wręcz zbyt intensywne te relacje społeczne. Są zbyt natrętne, są bardzo aktywne, zaczepiają ludzi na ulicy, nie rozróżniają, kto jest ich znajomym, a kto nie jest, mają bardzo dużą potrzebę kontaktu. No i wtedy słyszymy, ale co ty się czepiasz tego dzieciaka? Przecież on nie wygląda na autystę, przecież on nie wygląda, że on jest w spektrum, przecież on jest to taki kontaktowy człowiek. No, owszem jest, ale nie przestrzega granic innych ludzi, nie odczytuje komunikatów, że ktoś jest znudzony i nie ma ochoty na ten kontakt, na tą relację. No i zachowania, schematy, stereotypie, rytuały, to są takie kwestie, które porządkują świat osób w spektrum. Oczywiście to jest bardzo indywidualne, jakby proporcje, czy jakby nasilenie tych różnych objawów, czy w jaki sposób to się u kogo ujawnia, jest bardzo, bardzo różne, bo tyle jest kombinacji, ile osób w spektrum. I to trzeba pamiętać, że jak się zna jedną osobę w spektrum, to się zna jedna osoba w spektrum. Nigdy nie należy porównywać, nigdy nie należy podważać diagnozy, ani mówić, ja znam trzy osoby w spektrum i żadna się tak nie zachowuje. A to się słyszy. To się słyszy, słyszą to rodzice, słyszą to dzieci. To nie jest dobra droga, dlatego że to nie jest po prostu właściwe. Jak się ktoś nie zna, to niech się nie wypowiada. Natomiast jeśli chodzi o te zachowania, schematy, rytuały, to trzeba pamiętać o tym, żeby dzieciom w spektrum umożliwić i zapewnić na tyle zorganizowaną, uporządkowaną przestrzeń, żeby szczególnie w środowisku szkolnym nie zjadało to ich energii niepotrzebnie i nie rozładowywało ich malutkiej baterii, bo one dla zapewnienia sobie bezpieczeństwa będą dążyły do tego, żeby tą przestrzeń wokół siebie uporządkować. Oczywiście znowu, nie wszyscy w takim samym stopniu, nie jest to tak, że każdy tak samo, ale to jest ważne. I do tego te szczególne zainteresowania, które się gdzieś tam pojawiają, które są bardzo źle nazywane, bardzo źle są traktowane, uważane są za coś, co należy eliminować i dziecko z tego wyleczyć. To dla pedagoga jest to świetne miejsce do nawiązania relacji, do wejścia, do wykorzystania tych specjalnych zainteresowań, do wspólnego
wejścia w relacje z dzieckiem i do współpracy, do wciągnięcia go do innych obszarów nauki, które być może dla dziecka takie interesujące nie są. Tutaj właśnie jeszcze też z aspiracji Kinga kiedyś złapała, to a propos podważania diagnozy, bo to się dzieje, więc nie patrzmy na osobę, na dziecko spektrum jako na obiekt diagnostyczny, spójrzmy na człowieka. Nie porównujmy go z innymi osobami spektrum, nie oceniajmy, po prostu spójrzmy jako na człowieka, na indywidualność, to ten człowiek nas interesuje, a nie jego diagnoza. I teraz tak, jeżeli chodzi o te potrzeby edukacyjne, o których mówiłam wcześniej, to żeby je zaspokoić, przede wszystkim trzeba je rozpoznać. To jest absolutnie pierwszy krok, który każdy nauczyciel musi podjąć, czyli rozpoznać, z czym dziecko ma problem. Pojawiła się tu już informacja o IPEC-ie i o wszystkich innych działaniach. Ja już nie będę w to wchodziła, bo to też jeszcze będzie prelekcja na temat przepisów, więc pewnie coś tam się pojawi w tym temacie. Nie o tym jakby chciałabym mówić, tylko o tym, że taki nauczyciel musi być uważny i musi zwrócić uwagę na to, jak podejść do tego dziecka, jak go zaciekawić, w jaki sposób do niego dotrzeć i w jaki sposób te jego potrzeby rozpoznać, żeby mu umożliwić naukę i to, żeby on w tej szkole czuł się dobrze. No dobra, no to już wiemy, tylko teraz jak. To zanim powiem jeszcze jak, to chciałam wam przedstawić dwóch panów. Pan John Hattie i pan Joachim Bauer. To jest dwóch profesorów, którzy prowadzili i prowadzą wciąż różnego rodzaju badania wpływające na efektywność procesów uczenia się. Pierwszy z panów, znaczy obaj tak naprawdę doszli do tego samego. Obaj doszli do tego różnymi drogami z różnych poziomów. Doszli do tego samego, że żeby nauka mogła się odbywać i żeby dzieciaki chciały współpracować, to musi być dobra atmosfera, dzieciaki muszą lubić nauczyciela i muszą się dobrze i bezpiecznie czuć w jego towarzystwie. Pan Hattie przeprowadził badania, robił je przez 15 lat. On spojrzał na problem tych czynników, które wpływają na edukację, na skuteczność edukacji od strony ucznia, czyli jakby spojrzał na tą sprawę z poziomu oczekiwań ucznia. I co ciekawe, relacja nauczyciel-uczeń jest na czwartej pozycji z 22. Jest to dużo ważniejsze niż liczebność klasy, niż kwalifikacje formalne nauczyciela i niż jakieś tam inne szkolenia i szereg innych rzeczy. Tak oceniają dzieciaki, a nie są to jak, nie jest to jakaś próba mała, dlatego że on to przeprowadził z 20 milionami uczniów. Więc jakby tutaj mamy bardzo istotną informację dotyczącą tego, że relacja jest jednym z głównych czynników, żeby w ogóle dziecko było w stanie się uczyć. Drugi pan Joachim Bauer, spojrzał na sprawę od strony neurobiologii, ponieważ jest to profesor, lekarz psychiatrii i pracuje w Niemczech z innymi neurobiologami. I on powiedział, jakby odpowiedział na pytanie, dlaczego ta relacja jest ważna. Otóż my ludzie jesteśmy zwierzętami stadnymi. Nasz mózg domaga się relacji społecznych. Nasz mózg lubi być w dobrych relacjach i czuć się dobrze. A relacja opiera się na akceptacji i uznaniu. No więc jeśli mamy kogoś akceptować, uznawać, to musimy go po prostu lubić. I teraz, ponieważ nasz mózg jest nastawiony na te relacje społeczne, to jeśli one są prawidłowe, jeśli relacja z naszym nauczycielem będzie dobra, to wtedy wytwarzają się takie ważne dla nas hormony szczęścia, jak dopamina, oksytocyna i te endogenne opoidy, cokolwiek to jest. To jest neurobiolog, więc jakby on tutaj podaje konkretne substancje i one są niezbędne, one muszą się wytwarzać w organizmie, żeby człowiek, każdy człowiek, podejmował wysiłek i zaangażowanie w proces uczenia się. Czyli jeżeli nie będzie dobrej atmosfery, nie będzie dobrej relacji,
to te substancje wszystkie nie będą się wytwarzać i do uczenia wtedy, procesu uczenia po prostu wtedy nie zaistnieje. Pan Bauer też poruszył jeszcze jeden bardzo ważny element, który dotyczy bardzo wielu nauczycieli z bardzo wielu krajów, ponieważ on też robił badania o dużym zasięgu. Zwrócił uwagę na to, że nauczyciele, kiedy są uczeni, przygotowywani do zawodu, to są głównie przygotowywani z zakresu przygotowywania materiałów, robienia różnego rodzaju scenariuszy zajęć, różnego rodzaju prezentacji, oceniania. Natomiast nikt ich nie uczy, jak budować relacje. W jaki sposób mają stwarzać dobrą atmosferę w klasie? Jak mają dbać o uczniów, którzy odstają od jakiegoś tam poziomu przeciętnego zachowania? Czasem trochę rozrabiają, czasem zachowują się w sposób taki, który jest nieakceptowalny. No i pan Bauer z gronem swoich naukowców, kolegów zorganizował takie warsztaty, które realizują w wielu krajach i właśnie na tych warsztatach uczą, w jaki sposób nauczyciel może budować relacje, w jaki sposób ma być przywódcą i w jaki sposób być empatycznym przywódcą, ale jednocześnie budować granice, bo tu nie chodzi o to, żeby nauczyciel nagle stał się kolegą dzieci, tak? Tu chodzi o to, żeby ta relacja powstała, bo czym jest relacja? Relacja jest wymianą, jest wzajemnym koegzystowaniem, tak? Jakby ta relacja uwzględnia szacunek dla obydwu stron i przewiduje relacja, że obydwie strony mają prawo się wypowiedzieć, mają prawo być uszanowane i to jest bardzo, bardzo ważne, bo bez tego tej relacji nie będzie. Ale tutaj chciałabym zacytować Marka Stankiewicza, który kiedyś na jakimś swoim webinarze powiedział, że nauczycielu, zejdź z piedestału, tak? Nie patrz z pozycji swojego wielkiego, ja napisałam autorytetu, ale jeśli się nie mylę, to Marek mówił autoryteta. I postaraj się być bardziej jak drużynowy, a nie jak pruski sierżant. Marek oczywiście to powiedział trochę prześmiewczo, natomiast patrząc na badania pana Bauera, to jest bardzo, bardzo ważne. To jest bardzo istotne, to jest sedno tej sprawy, tak? Bo okazuje się, że przywództwo i relacje mamy w naszym układzie neurologicznym. Jeżeli ktoś, nauczyciel, jest takim przywódcą, jest takim drużynowym, to wtedy i my zaczynamy go szanować, za nim podążać i czujemy się przy nim bezpiecznie. W momencie, kiedy jest pruskim sierżantem, no to wtedy po prostu go nie lubimy i nie będziemy od niego się uczyć. Idziemy dalej. To co z tą relacją zrobić, tak? W ogóle jak to zacząć? W ogóle gdzie ta relacja się zaczyna, gdzie się kończy? Skoro nauczyciele są nieprzygotowani, uczniowie, jak wiemy z triady, też mają z tym problem, bo mają problem z komunikacją, mają problem z relacjami, a nauczyciele mają problem dokładnie z tym samym, mimo że nie są zdiagnozowani. No więc trochę jesteśmy w kropce, bo o ile nie trafią na warsztaty do pana Bauera, no to tak naprawdę nauczyciele nie mają odpowiedniego przygotowania. Jak mają taką naturalną swoją cechę i umiejętności, albo wyrośli w takim środowisku, które ich tego nauczyło, to mają fart albo intuicję. No ale znaczna część niestety tego nie ma. Więc w ogóle, żeby było jakiekolwiek porozumienie, które będzie prowadziło do zaangażowania drugiej strony i współpracy, no to muszą być tak naprawdę spełnione te elementy. Ale żeby te elementy mogły się wydarzyć, to nauczyciel musi zadbać o swój dobrostan. Jeżeli nauczyciel sam ze sobą nie jest w dobrej relacji, nie będzie w dobrej relacji z uczniami, a nauczyciel to jest taka wyjątkowa osoba, która tych relacji ma strasznie dużo, dlatego że on ma relacje i z uczniami, i z rodzicami, i z innymi nauczycielami, i z dyrekcją placówki, więc tak naprawdę, jeżeli ktoś jest nauczycielem, a nie jest sam ze sobą w relacji, no to siłą rzeczy z innymi relacji nie zbuduje.
jest mu bardzo trudno. Ale żeby relacja w ogóle mogła się odbyć, bo tak jak powiedziałam, relacja to wymiana, wzajemne oddziaływanie ludzi na siebie, to musi być dobra komunikacja. No i tu przechodzimy znowu do kolejnego problemu, że tej komunikacji też nikt tych nauczycieli nie uczy, tak? To jest niestety takie błędne koło, bo wszyscy się skupiają na tej podstawie programowej i na tych wszystkich kwestiach takich bardziej związanych z twardymi, że tak powiem, obszarami związanymi z nauką, a te miękkie tematy no, gdzieś tam pozostają niezaopiekowane. No tak jak powiedziałam, tutaj ta komunikacja jest bardzo, bardzo rozbudowana u nauczycieli. I co ciekawe, pan Bauer też w trakcie swoich badań stwierdził, że przyczyną wypalenia zawodowego nauczycieli w większości przypadków jest brak umiejętności komunikacji. Komunikacja przyczynia się, brak umiejętności komunikacji czy problemy z komunikacją przekładają się na brak relacji, a to się przekłada na wypalenie zawodowe. Na chwilę zostawiłam naszych uczniów, tak, gdzieś z boku, bo no, nieuczciwe byłoby mówić tylko o uczniach, kiedy nauczyciele też pozostają pozostawieni sami sobie. Więc wracając jeszcze do komunikacji, to tak naprawdę czym jest komunikacja? To są informacje przekazywane między nadawcą i odbiorcą. Tylko w czasie tego przekazywania tych informacji musimy wziąć pod uwagę kilka rzeczy. Po pierwsze, mamy różne kanały komunikacji. Czyli jedno to jest kwestia werbalna, mówimy, no ale to mogą być miny, gesty, postawa ciała, mowa ciała. To jest dużo takich rzeczy, które wpływają na tą komunikację. I cóż, nasze dzieci w spektrum szczególnie są wyczulone na to, że mogą istnieć pewnego rodzaju niespójności pomiędzy tymi elementami. I nauczyciel, który będzie niespójny, najczęściej będzie padał ofiarą prowokacji ucznia w spektrum, ale nie dlatego, że on jest złośliwy. Nie dlatego, że on chce tego nauczyciela ośmieszyć, czy skompromitować, czy podważyć jego autorytet. Dlatego, że ta osoba jest dla tego ucznia po prostu nieczytelna. Mówi co innego, robi co innego. A dodatkowo jeszcze na to wszystko nakłada się problem związany z komunikacją, którą osoba w spektrum ma, czyli jeszcze dodatkowo może źle czytać komunikaty. No więc już mamy pierwszy krok do przepisu na katastrofę. Potem idziemy dalej. W szkole wiadomo jak jest, coś się dzieje cały czas. Cały czas są jakieś zakłócenia, ktoś hałasuje, ktoś, nie wiem, światło jest za ostre, może zapachy są zbyt ostre. No te wszystkie kwestie sensoryczne, które też powodują, że osoba w spektrum jest bardziej pobudzona, w związku z czym ta komunikacja jest z założenia od razu utrudniona. I teraz w jaki sposób my się komunikujemy? No nadawca wiadomości koduje swoją myśl, którą ma, w taki sposób, że ubiera ją w komunikat w słowa. Przesyła do swojego odbiorcy i ten odbiorca odbiera ten komunikat i na swój sposób go odkodowuje. No i teraz jeśli wrócimy znowu do triady naszej autystycznej i do tego, że nasi uczniowie mają problem z komunikacją, z odkodowywaniem, z niezrozumieniem słów, no to znowu mamy kolejny punkt zapalny w tej komunikacji i w tym dotarciu do ucznia przez nauczyciela i w zbudowaniu relacji. Dla wszystkich to jest stresujące, dla wszystkich to jest bardzo trudne, tak? Bauer właśnie bardzo dużo badań przeprowadził na ten temat i mimo, że problem jest powszechny odnośnie tej komunikacji i budowania relacji ze strony nauczycieli, to temat jest taki trochę, jak to on powiedział, niewdzięczny. Jest upychany gdzieś pod dywan i mało kto się tym zajmuje. A z jego badań jasno wyszło, że brak komunikacji, brak umiejętności komunikacji przekłada się na trudności w relacji, a brak relacji przekłada się na niemożność edukacji.
No więc jeżeli tam już wcześniej sobie powiedzieliśmy o tym, że cały proces edukacyjny to jest wychowanie plus kształcenie, no to mamy niezłą wyrwę, tym bardziej, że w dzisiejszych czasach szkoła powinna pełnić również, powinna pełnić rolę takiego nauczyciela życia społecznego. Jakby ta komórka domowa, podwórko, nie ma już takiego ogromnego znaczenia, bo czasy się zmieniły. Kiedyś dzieci rzeczywiście całymi dniami bawiły się na podwórkach i między sobą tam uczyły się tych wzajemnych relacji. Dzisiaj tak nie jest. Dzisiaj dzieci są przeważnie przewożone do szkoły samochodami, odbierane są samochodami albo przez opiekunki, albo lecą na kolejne zajęcia i nie mają czasu na wejście w interakcję, a nawet jakby chciały, to niestety muszą siedzieć przy tych książkach, o których wam wcześniej powiedziałam, bo zabawa to głupoty. Przepraszam, za szybko to mi przeleciało jeszcze. No więc wracamy znowu do tego, w jaki sposób taki nauczyciel w ogóle ma się do takiego dziecka zabrać. No bo powiedzmy sobie, już wie, że ma problem z komunikacją, ma problem z budowaniem relacji, no bo nikt go tego nie nauczył, tak? To trzeba sobie powiedzieć szczerze. No więc przede wszystkim pierwsza podstawowa kwestia to jest zobaczenie dziecka. Ja słyszałam od nauczycieli określenie typu ten Asperger. To nie jest Asperger, to jest Piotruś, Michałek czy ktokolwiek inny. Asperger to jest tylko diagnoza, która mówi o pewnych specyficznych jego cechach. On nie jest Asperger. On jest człowiekiem jak każdy inny, więc pierwsza podstawowa rzecz, zobaczyć w dziecku dziecko, zobaczyć tego człowieka, tą osobę, którą to dziecko jest. Drugi krok to zidentyfikowanie trudności, ale tutaj też czyha pułapka, bo często słyszę od nauczycieli albo od rodziców, którym nauczyciele to przekazują, że dziecko jest złośliwe, że chce manipulować, że chce rządzić. Straszne. Albo że jest leniwe. O, to też jest leniwe. Jest leniwe i dlatego nic nie chce robić. Po prostu. Chodzi do szkoły, jest leniwe. Więc jeżeli nauczyciel będzie patrzył na dziecko przez pryzmat tych przekonań, to właściwie musi wrócić do punktu pierwszego. Zobaczyć człowieka, zobaczyć dziecko, a nie przekonania, jakie sobie zbudował na jego temat. Dlaczego? Dlatego, że te wszystkie rzeczy, które my widzimy, to jest tylko ten czubek góry lodowej. To są zachowania, które dziecko nam prezentuje, bo potrzebuje naszej pomocy, bo sobie nie radzi, bo w jakiś sposób jest mu trudno, bo czegoś nie rozumie. Więc jeżeli nie zweryfikujemy, co to dziecko chce nam w ten sposób przekazać, to nie będziemy w stanie zbudować z nim relacji. Kolejny punkt to jest ustalenie priorytetów. No, mówiłam wcześniej o tych celach edukacyjnych, gdzie podstawa programowa jest rzeczą świętą, ale biorąc pod uwagę, że w tym całym procesie edukacyjnym, w tej elipsie było wychowanie i kształcenie, to musimy się zastanowić, co dla tego dziecka będzie potrzebne. Czy my koniecznie chcemy go usocjalizować i naprawić i pozbyć go wszystkich rzeczy, które nam w szkole przeszkadzają jako nauczycielom? Czy chcemy pracować z tym dzieckiem i pomóc mu faktycznie pokonać jego trudności? Ale od razu musimy założyć, że tego typu praca to nie jest raz powiedział i się zadziało. To są tygodnie, miesiące, a czasami lata. Ale jeśli już dzisiaj zaczniemy, to jesteśmy bliżej tego rozwiązania. I tutaj nauczyciele mówią, za rok to on już nie będzie u mnie w klasie. Będzie się ktoś inny z nim męczył, dlatego ja nie będę robił nic. No to znowu wracamy do punktu pierwszego. Czy jesteśmy tym pedagogiem prowadzącym dziecko, opowiadającym świat, tłumaczącym i chcemy być tym dzieckiem w relacji, czy chcemy być tylko tym nauczycielem, który przez lejek do głowy wlewa? Wsparcie. Jeżeli chodzi o wsparcie, to bardzo ważne według mnie jest to, żeby z dzieckiem omówić różne trudne sytuacje i pomóc mu znaleźć rozwiązanie, które ono samo będzie mogło stosować. Oczywiście musimy rozróżnić dwa rodzaje sytuacji.
takie, gdzie jest absolutnie konieczna interwencja nauczycieli, osób dorosłych, na przykład przemoc, na przykład wykluczenie, dziecko samo sobie z tym nie poradzi, tutaj nie może być absolutnie o tym mowy, ale mówimy o sytuacjach, gdzie dziecko źle odczytało komunikat kolegi, źle rozpoznało intencje, zachowało się w sposób nieadekwatny. Dla niego adekwatny, dla otoczenia nieadekwatny. Bo jeśli jego zapytamy, dlaczego on to zrobi, to w 99,9% przypadków on powie, jak to widział i to jest naprawdę adekwatne. Jeśli zapytamy, a nie ocenimy. I ta nauka dbania o siebie to jest najlepsza inwestycja, jaką dziecko może z tej szkoły wynieść. Jeżeli nie ma relacji, to też się nie uda. Ale nie będzie relacji, jeśli nie będziemy widzieć dziecka, tylko problem, który trzeba skorygować. Ładowanie baterii. Dzieci w spektrum mają tą baterię mniejszą niż dzieci neurotypowe. To jest pierwsza rzecz. Dodatkowo dzieci neurotypowe, które mają przerwę w lekcjach, wychodzą na przerwę, mają kontakt z innymi dziećmi. Po pierwszej lekcji, po drugiej lekcji, w czasie tej przerwy, wchodząc w interakcję z innymi dziećmi, sobie tą baterię podładowują, biegają, szaleją, krzyczą, bawią się na korytarzu. Wracają na kolejną lekcję zregenerowane, może trochę zmęczone, bo się popobiegały, czy tam coś tam robiły, ale baterię tą w obszarze takiego funkcjonowania społecznego mają podładowaną. Dzieci w spektrum, tak jak mówiła Paulina wcześniej, stoją na korytarzu same, nie wiedzą, co mają powiedzieć. Nie wiedzą, do kogo mają powiedzieć, a jeszcze jak ktoś do nich podejdzie i ich zagada, to też nie zawsze wiedzą, w jaki sposób rozmawiać. W związku z czym ta przerwa jest ogromnym obciążeniem i dodatkowo zamiast tą baterię nam podładować, to ją jeszcze rozładowuje. Często dzieci nie rozumieją tego, co się wokół nich dzieje, tak? To też jest duży stres i duże zużycie baterii. I nauka. Nauka niekoniecznie taka przedmiotowa, ale nauka siebie, żeby to dziecko nauczyć, jak ono funkcjonuje, pomóc mu, żeby siebie rozumiało, bo tak jak wspomniałam wcześniej, znowu do tej triady się wrócę, jeśli dziecko nie umie rozpoznać swoich potrzeb, jeśli dziecko nie wie, co czuje, no to w tym momencie też jest bardzo trudno. Trudno jest mu widzieć siebie, czy polepszyć jakieś funkcjonowanie. Oczywiście ja tu nie mówię o takiej stricte terapeutycznej pracy, żebyście mi Państwo się nie zrozumieli, że tutaj nagle nauczyciel ma być terapeutą. Nie, tu chodzi o takie zwykłe ludzkie przegadanie. Co widziałeś? Jak to się stało? Narysujmy to. Tak? Była sytuacja konfliktowa. Dziecko mówi, ale ja widziałem, że on widział, tak? No ale to tobie się wydaje. Narysujmy to i zobaczmy, czy przy tym ułożeniu tu stałeś ty, tu stał tam Tomek, tu stał Piotrek, tu stał Michał. Jak myślisz, czy on mógł ciebie widzieć? No on mnie widział, bo ja widziałem, że on mnie widział, tak? No wiecie, taka rozmowa, że... No ale jak on ciebie mógł widzieć, jak ty stałeś za rogiem? No już ci mówiłem, że przecież mnie widział. I wtedy sytuacja się zaczyna nakręcać. Jeżeli narysujemy, wtedy wszyscy patrzymy na tą sytuację z lotu ptaka. Wszyscy widzimy to samo, a nie to, co nam się w głowach wyobraziło i to, co interpretujemy, że to, co my widzimy, teoria umysłu się kłania, to widzą tak samo wszyscy inni. Więc zachęcam do rysowania, bo to jest klucz do komunikacji, a komunikacja jest kluczem do relacji. I teraz chciałam jeszcze wrócić do mózgu naszego pięknego, bo powiedziałam, że jesteśmy jako zwierzę stadne spragnieni relacji społecznych i lubimy je mieć, lubimy mieć dobre relacje społeczne, wtedy nasz mózg dobrze funkcjonuje, ale jeżeli tych relacji nie mamy, znaczy inaczej, żeby zbudować relacje, musimy mieć też zasoby. Mówiłam o nauczycielu, który musi mieć zasoby, który musi być w relacji ja, musi o siebie zadbać, ale dziecko też musi mieć zasoby. Jeżeli weźmiemy dziecko o dużych nadwrażliwościach sensorycznych, o problemach społecznych, nierozumiejące, co się wokół niego dzieje, bez wsparcia, wykluczone, tak jak mówiła Paulina wcześniej, tak? Wykluczone, odrzucone, jak ta przerwana kartka, którą pokazywała. Ktoś tu powiedział, tam powiedział. Dziecko idzie nam do szkoły
już na tyle wysokim poziomie pobudzenia, że mózg fizycznie, niezależnie od woli dziecka, nie jest w stanie się uczyć. Tak jak tutaj narysowałam, myślenie to jest jedna z najnowszych części mózgu. To, co tam widzicie na dole, to jest mózg gadzi, to jest nasz taki mózg pierwotny, który towarzyszył nam od czasów prehistorycznych. Te wszystkie narośle, że tak powiem, to są kolejne etapy ewolucyjne, które nam narastały. W sytuacji zagrożenia, w sytuacji stresowej, nasz mózg odcina te nowe części i zostaje nam tylko ta część mózgu gadziego. A wtedy mamy tylko trzy opcje. Albo walkę, albo ucieczkę, albo zamrożenie. Czyli udajemy trupa. Ucieczka, dzieci uciekają ze szkoły. Jest bardzo trudno, nikt nie wie, co się stało, wszystko było w porządku, a dziecko wybiegło ze szkoły minus 20, a dziecko w koszulce i w kapciach wybiegło i pobiegło. Jak to się stało? Przecież wszystko było w porządku. Walka, bo on jest agresywny, bo on cały czas tutaj bije kolegów, bo on się szarpie, bo on. Jeżeli to dziecko nie zostanie odpowiednio zaopiekowane, jeżeli nie zapewnimy mu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa, to dziecko nie ma wyboru. Albo jeszcze, bo on nie słyszy. Ja do niego mówię, on nie słyszy. A nie słyszy, bo słyszenie jest akurat tutaj w tej środkowej części mózgu i ono też jest odcięte, jak jest w stresie. Ono realnie nie słyszy, nie dlatego, że nie chce, tylko dlatego, że jego mózg odcina słyszenie. Bo mózg eliminuje kolejne rzeczy, które jakby są zbędne, żeby odciążyć system. Więc jeżeli dziecko idzie do szkoły od razu w wysokim pobudzeniu, nie mówię tu już o tych wszystkich sensorycznych problemach, o których wiemy, tak, typu światła, hałas i tak dalej, bo o to też trzeba zadbać. Ale chciałabym się skupić na tej relacji, na tej atmosferze, w której dziecko pracuje. To ono tak naprawdę nie ma zasobów, po pierwsze, bo ta bateria jest wyczerpana. Po drugie, jego mózg nie będzie współpracował, on nie będzie się uczył, dlatego że on będzie nastawiony tylko na przetrwanie. Tutaj mamy taką skalę pobudzenia, która mniej więcej obrazuje nam, akurat to jest do złości, tak? Bo to jest w kontekście też takiego pobudzenia i wybuchów, które są uważane za zachowania agresywne. Przyjmijmy sobie tą skalę 10-stopniową. Kiedy czwórka to jest sen i czas na regenerację. Między czwórką a szóstką to jest normalne funkcjonowanie. Dziecko jest spokojne, panuje nad sobą, ma kontrolę nad sytuacją, rozumie, co się dzieje i to jest miejsce na naukę, na wychowanie, na rozmowy i na zabawę. Na poziomie przekroczenia szóstki zaczyna się dziać coś, co dziecko zaczyna pobudzać. Już zaczyna być niepokój, już te części mózgu są w gotowości do odcięcia. I jeżeli my nie złapiemy tego momentu i nie pomożemy dziecku, które jeszcze samodzielnie nie jest w stanie tego zrobić, napięcia obniżyć, to ono raczej będzie nam szło w górę. A wtedy będziemy mieli na górze wybuch. A wtedy będziemy dzwonić do rodziców, że dzieciak się wścieka, my nie wiemy, o co chodzi, bo on jest agresywny, bo on się rzuca, nic się nie stało, on się rzuca. I teraz, jeżeli weźmiemy te wszystkie elementy i spojrzymy na dziecko z perspektywy jego trudności, bo jest to dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Ja wiem, że klasy są liczne. Ja wiem, że nauczyciele są ciśnięci do realizacji podstawy programowej. Ja to wszystko wiem. Ale czy lepiej jest doprowadzać dziecko do takiego stanu, być może parę razy w tygodniu, być może codziennie, być może cała klasa jest już nastawiona, bo ten chłopczyk albo ta dziewczynka, jak się wkurzy, to rzuca ławkami albo krzesłami. W związku z tym inne dzieci dla zabawy będą to dziecko podburzać, bo to jest takie śmieszne, jak on się tak denerwuje. A wtedy nie ma lekcji i nie ma lekcji, tak? To jest fajne. Więc jeżeli nauczyciel tego nie zadba o to, nie wyłapie i nie zadba o to, żeby w tej klasie
to dziecko nie było wykluczone, żeby jego zachowania były zrozumiane przez resztę klasy, a dziecko, żeby też nie było prowokowane, bo tutaj też trzeba sobie powiedzieć właśnie o tym, że nie tylko dzieci prowokują, ale niektórzy nauczyciele też prowokują. My osobiście mamy takie doświadczenia z naszym dzieckiem, gdzie Maciek pojechał po naszego starszego syna do szkoły, a tam całe grono pedagogiczne pochylone nad dzieciakiem skulonym w kącie w szatni siedziało. 6 lat z tej traumy wychodził w kolejnej szkole, bo tamtą szkołę żeśmy zostawili szybko. Ale zachowanie nauczycieli było niewłaściwe. Być może oni byli bezradni, być może nie wiedzieli, co mają zrobić, być może nie mieli przygotowania w zakresie komunikacji i relacji, ale tak zwyczajnie po ludzku zachowali się po prostu podle, według naszej oceny. Więc jeżeli nauczyciel będzie widział w dziecku tylko problem, którego chce się pozbyć i będzie mimo tego, że dziecko jest w szkole ogólnodostępnej i ma te zapewnione, te specjalne potrzeby edukacyjne, tak, mu przysługują i nauczyciel powinien, ale mimo to on w zasadzie tylko czeka, żeby rok szkolny się skończył, żeby dziecko wypchnąć, to jeżeli nie włoży odpowiedniej pracy w to, to może mieć więcej kosztów niż pożytku, bo właśnie będą tego typu sytuacje, a dziecko na pewno się nie nauczy. Jeszcze na koniec, bo już zbliżamy się do końca, Janusz Korczak powiedział o trzech rodzajach nauczycieli. Taki, który umie nauczyć, taki, który potrafi wyjaśnić i taki, który inspiruje. Jak myślicie Państwo, który, co prawda na dole już trochę zdradza, ale który z nich jest najwyżej ceniony przez Korczaka? Inspirujący. Inspirujący, zdecydowanie prowokujący do samorozwoju, opowiadający świat, prowadzący przez świat, taki, który zaciekawia, nie taki, który przez ten lejek do głowy naleje. Nawet ten, co super tłumaczy, też Korczak mówi, no tacy też są potrzebni, ale okej. Najlepszy to jest taki, co inspiruje. I takich nauczycieli świat potrzebuje. Takich nauczycieli wszystkim Państwa dzieciom i podopiecznym życzę. Dziękuję bardzo.